Rozbrajająca reakcja Nikodema Rozbickiego na pytanie o Julię Wieniawę. To była spektakularna ucieczka. Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki tworzyli jedną z najgłośniejszych par show biznesu. Choć informacje o ich rozstaniu pojawiły się już w zeszłym roku, temat duetu nie daje spać internautom. Niedawna reakcja aktora na wspomnienie byłej partnerki jest zaskakująca. Gwiazdorski duet ujawnił swój związek w 2020 roku. Od tego momentu przedstawiali internautom prywatną relację w mediach społecznościowych. Czar prysł w ubiegłym roku, jednak wspomnienie Julii Wieniawy nadal wywołuje nieoczekiwane reakcje u Nikodema Rozbickiego. Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki zaskoczyli rozstaniem. Para przez 2 lata pozostawała ulubieńcami internautów, gdy w ubiegłe Halloween postanowili powiadomić o swoim rozstaniu. Zamieszczając wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych, przekazali informacje o zakończeniu związku. Tak, nie jesteśmy już razem, ale mamy dla siebie ocean dobroci i międzygalaktyczną więź, przekazał aktor. Początkowo internauci przeżyli prawdziwy szok nagłymi wiadomościami. W komentarzach liczyli, że para przyzna się do halloweenowego żartu. O nie! Moja ulubiona para. Oby to był psikus. Smutna informacja. Wszystkiego dobrego dla was obojga, pisali zszokowani internauci. Dorota Chotecka, Radosław Pazura. Tylko na świecie gwiazd, niezwykły prezent Radosława Pazury dla Doroty Choteckiej. Aktorka obchodzi dziś urodziny. Pozostały im przyjacielskie relacje. Julia Wieniawa często wspominała, że mimo zakończenia romantycznej relacji pozostała z Nikodemem Rozbickim w przyjacielskich stosunkach. Aktorka dojrzale podeszła do kwestii rozstania mimo medialnego zainteresowania. Mamy bardzo dobry kontakt. Nasz związek opierał się w bardzo dużej mierze na przyjaźni i ta przyjaźń została i zostanie, mam nadzieję, z nami jak najdłużej, mówiła w rozmowie z Pomponikiem. Para nie zakończyła również wspólnych kontaktów. Sporadycznie internauci przyłapywali ich na dwuznacznych sytuacjach, które poddawały pod wątpliwość ich rozstanie. Nikodem Rozbicki uciekł po wspomnieniu o Julii Wieniawie. Aktor niedawno stanął w ogniu pytań dziennikarki Faktu. Zaczęło się niewinnie od godzenia życia prywatnego z zawodowym. 30-latek z chęcią podzielił się kulisami spotkań z fanami, a także wspomniał o nowym przedsięwzięciu. To zazwyczaj jest miłe i czasem trzeba po prostu znaleźć czas na to, by uciec do miejsca, gdzie możemy być sami i możemy odpocząć od ludzi. To jest też wpisane w mój zawód. Dlatego też zacząłem prowadzić domki, w których można się odciąć od miasta, od bodźców, od fanów, sąsiadów, wyznał Nikodem Rozbicki. Nieoczekiwanie rozmowa przybrała jednak inne tory i aktor został zapytany o aktualną relację z Julią Wieniawą. Wspomnienie byłej partnerki wywołało w młodym gwiazdorze niespodziewane zachowanie. Przesłał reporterce całusa, po czym szybko zakończył prowadzony wywiad i uciekł. Wygląda na to, że ten temat jest zdecydowaną ostatecznością dla aktora.